Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek z małym Atari. No i chciałem go zatytułować w taki sposób, że małe Atari a całkiem duże problemy. Ostatnio jest wyzyw w ogóle odcinków atarowskich robionych przez komodorowców. No, retroskaner coś tam robił. Dzisiaj widziałem, że szpunta fan. Ja swojego Atari wyciągłem już w tamtym tygodniu, zaraz po tym, jak zrobiłem odcinek o Joy joykarcie i Komodorku. No i chciałem pograć po prostu tym joykartem na Atari. tak Wyciągłem, no i zaczęły się problemy. Słuchajcie, jak ktoś ogląda mój kanał od dłuższego czasu, no to jakieś 5 lat chyba temu. Kupiłem sobie takie oto małe Atari. Tak. Nigdy nie miałem Atari, jestem komodorowcem. Nawet w dzieciństwie miałem niezbyt duży kontakt z tym Atari, tylko jeden z moich kolegów miał Atari. No i kupiłem to Atari. Kupiłem go stosunkowo nieduże pieniądze wtedy. To Atari no w sumie działało, choć od samego początku były z nim problemy. Po rozkręceniu okazało się, że no ktoś mocno w tym komputerze kombinował. Słuchajcie, zaraz sobie tutaj na zdjęciach to pokażemy. Jakieś tam rzeczy były przylutowane, widać było, że było coś tam pod jakiś interfejs Centronics, ale to już było zlikwidowane, ale tak nie całkiem, bo część rzeczy było pozostawiane. Dodatek, od samego początku w zasadzie miałem problem z klawiaturą, nie mogłem załadować gier, bo niezbyt dobrze działał mi przycisk Option, tutaj właśnie ten, który przecież jest wymagany w Atari, żeby w ogóle grać. No i teraz jak sobie wyciągnąłem ten komputer to niby wszystko działało. Trochę pograłem, ale nagle zorientowałem się, że nie działa mi reset, więc zacząłem kombinować, rozkręciłem komputer, odlutowałem te badziewia wszystkie, które tam były, skręciłem, no i okazało się, że reset nie działa mi nadal, a dodatkowo nie działa mi option. No i to, co się już kiedyś objawiało, tym razem objawiło się już na całego, czyli po prostu chyba padła mi membrana w tych atarenkach. Podobno, właśnie klawiatura była bardzo słabym punktem, bardzo często padała. No i słuchajcie, zerknijmy może, właśnie na komputer. To jest ten mój zestaw, który posiadam, czyli to jest Atari 65Xe, ale jest to Atari z płytą od 130Xe, tylko że zwlutowany jest tam tylko 64 kB ramu. No ale ta płyta, między innymi, ma to dodatkowe wejście z tyłu. I dzięki temu mogłem sobie kupić od Zaksona tę zewnętrzną pamięć. No i teraz 64 co prawda w komputerze, tylko ale tutaj dodatkowo 512 mogę grać w te bardziej wymagające gry na Atari. E, oprócz tego mam SIO 2 SD, SIO e, kupiłem oczywiście od Lotarka dawno temu jak kupiłem Atari. No bo mam jeszcze do niego magnetofon z systemem Turbo 2000, coś tam kiedyś załadowałem, no ale e, ja już jestem za stary, żeby bawić się w ładowanie z magnetofonu, więc wtedy kupiłem sobie SIO. Stary Marabut zrobił dla mnie obudowę do tego SIO. Jak widzicie, mamy to SIO. Tutaj nawet przed chwilą widzieliście załadowaną z niego grę. No i okej, okay, teraz wszystko działa, ale to teraz słuchajcie, bo jeszcze parę dni temu, po tym jak zaczęłem mocno kombinować, w zasadzie nic nie chciało działać. Wiecie, to jest to właśnie moja Atari rozkręcone w obecnie, już z odlutowanym. Tutaj miałem jeszcze taki przełącznik, który nie był do niczego obecnie podłączony. No, postarałem się tutaj troszkę tutaj, tutaj posprzątać niejako. Ten przełącznik, źle mówię, że nie był do niczego podłączony, bo jedna nóżka była tutaj podpięta do hmm, chyba masy na włączniku, więc odlutowałem ten kabelek. No, ale mówię, efektem tej mojej zabawy było to, że hmm, no, przestało mi działać klawiatura. Tak, widzicie, płyta 130 XE. Tutaj ktoś wlutował podstawkę pod ram, więc prawdopodobnie próbował ktoś ten ram rozszerzyć. Być może kiedyś rozszerzył. Co więcej, tutaj widzę na tym gnieździe, że tu też coś było lutowane. Może też była wcześniej podstawka albo jakaś kość ramu. No, na chwilę obecną jest to tutaj tylko te 64. Jest to nawet podpisane widzicie, jakimś pisakiem 2x32. Tutaj nie wiem, czy to są jakieś, co to jest to tutaj, bo tych napisów tutaj jest dużo. Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy na tej płycie tutaj widzicie jakieś dopiski jakaś SP Soft, jakaś to chyba, a tu nie widzicie, bo ja pan zasłaniam, ale musicie mi uwierzyć, czekajcie chyba, że się przesunę, nie, nie będziemy przesłać. Chyba, że na dalszych zdjęciach to będzie widoczne, bo mam jeszcze inne zdjęcia, spróbuję słuchajcie je przełączyć w tej chwili, bo takie gdzieś tam zbliżenia porobiłem. Nie wiem w którą stronę, o, tu właśnie... Mamy włącznik, też się chwilę zastanawiam, czy ten włącznik działa, bo tu też coś było lutowane do niego. Tutaj te kości ram z tą podstawką no U12, gdzie się wydaje, że coś było wcześniej wlutowane również, natomiast w U11, bo to jest chyba U11 w ogóle jest podstawka, gotowa pod kość ram, no i dwie kości wlutowane na stałe w płytę. No tutaj pozostałe układy. Tutaj też coś było kombinowane przy złączu SIO, wyraźnie ten tutaj jeden. Jedna nóżka jest coś lutowana też, nie wiem czy ktoś ją złamał, czy co, no trochę nadtopiony plastik jest też, no i właśnie, ale padła mi klawiatura, tak. Przy Atari no, jest ten ból, że bez opszyn nie da się w ogóle, słuchajcie, grać, nie, no przynajmniej większość gier, tam niektóre wyłączają Basic same, ale niestety nie wszystkie. Większość tego nie robi, szczególnie tych starszych, więc bez wciśnięcia obszyn przy ładowaniu gry w ogóle nie da się zagrać. No więc stwierdziłem, że zrobię to, co miałem zrobić już dawno, mianowicie kupię sobie nową membranę pod klawiaturę. Jak klawiatura zaczęła działać, to zrobiłem kilka testów, które tam gdzieś znalazłem na internecie, które miały potwierdzić mi, że to jest problem z klawiaturą. Zwierałem tam jakieś piny na gnieździe klawiatury, wyskoczył mi odpowiedni znaczek. Zwarłem też do masy te piny, które odpowiadają właśnie za option i za reset i się okazało, że oba działają, czyli przy, przy zwarciu option i uruchomieniu komputera uruchamia się self-test, a przy zwarciu reset, na no, komputer się resetował, co wyraźnie wskazywało na to, że problem jest z klawiaturą. Kupiłem nową membranę, tak, tu góry widzicie zakupioną na Allegro membranę do Atari, troszkę inna od tej mojej oryginalnej, ale jest to właśnie membrana do tych klawiatur takich gumkowych, które tutaj widzicie pod spodem. No i działa, słuchajcie, działa bezproblemowo. Podłączyłem. Choć powiem Wam szczerze, że to jest to właśnie nowa moja membrana. Gdzieś tu mam jeszcze tą starą. Powiem Wam, że ze starą ktoś też coś kombinował, jak zresztą z całym komputerem. O, czekajcie, może przełączymy jeszcze i Wam to pokażę. Oczywiście jak ogarnę te moje ekrany tutaj. Mianowicie to jest stara membrana. Natomiast yy, popatrzcie się tutaj ktoś to się wkłada w płytę tak złącze w płyty i tu jest ucięte to na tamtej płycie na tamtej membranie którą to widzieliście na zdjęciach i zarazem jeszcze wyświetlę. Te tutaj punkty styku są bardzo długie tu są bardzo krótkie. Ktoś obciął pewnie coś nie stykało obciął. Nie? No i w rezultacie no przestało mi działać tak całkowicie więc. no. Tą membranę nową kupiłem. No i ona działa dobrze, choć powiem Wam szczerze, przeżyłem chwilę grozy, ponieważ po wymianie membrany okazało się, że nie działa. To znaczy dalej nie działa przy reset. No i bardzo mnie to zmartwiło, pomyślałem sobie oku, czy to jednak może jakiś układ w komputerze jest uszkodzony. Niemniej jednak okazało się, że wszystko jest w porządku, tylko te blaszki tam były jakoś nie wiem, te styki właśnie, ale już na samej płycie były jakoś przygięte bardziej, tak? Potem sobie pomyślałem, że być może bo jak już je odgiąłem i zaczęłem mi wszystkie przyciski działać, być może na tej starej też by zadziałały. Ale to dobra, już wymieniłem, miałem to robić zresztą 5 lat temu, wtedy jak były pierwsze problemy z klawiaturą, nie zrobiłem tego, więc teraz wymieniłem. No i słuchajcie, póki co Atarynka działa. Czyli działa w niej wszystko, choć to nie oznacza, że nie ma całkiem problemów z nią, mianowicie jest problem z czymś, co podobno się nazywa wymurzanie czy odmóżdżanie. Mianowicie czasem jak załaduje do pamięci na przykład przez przypadek jakichś kart, którego SD tu, znaczy to CO2 SD nie ogarnia, albo czasem jak mi się tam coś zwiesi, albo jak wgram grę bez optrom. No to potem nie mogę jakby opróżnić pamięci, tak, czyli wyłączam komputer, czekam, czasem nawet dość długo. No i ząk, tak? Odpinam dopiero zasilacz, no i tam w końcu to mi zaczyna działać. Ja myślałem, że to jest uszkodzenie komputera jako takiego. Natomiast okazało się, że to jest no dość częsta dolegliwość w fatarynkach. Coś tam można z tym robić. Sytuacją normalną jest podobno, że trzeba poczekać troszkę dłużej, przy włączeniu komputera. Teraz, jak widzicie, na szczęście bezproblemowo idzie. Ale u mnie to czasem wydaje się być zdecydowanie za długo. Dobra, słuchajcie. Zagramy w jakieś gry wykorzystujące dwa lub więcej przycisków. Mam tu folder. Znajomy dał mi namiar na taki folder. Ściągnąłem tych gier. Jest tu coś koło 70. Zresztą na GitHub jest chyba projekt i tam nawet jest opisane, co w której grze zostało zrobione. Tu przed chwilą miałem odpalonego tego Airstrike'a, ale myślę, że są lepsze gry, których moglibyśmy sobie zobaczyć. O, no, ale właśnie, tutaj niektóre gry są z rozszerzeniem kar. Czasem, jak z rozpędu odpalę coś takiego, no to oczywiście to mi się nie załaduje, a potem właśnie nie mogę wyczyścić tej pamięci. No, na przykład, komando mam kar, widzę, więc komando sobie nie odpalimy. Kar to są chyba obrazy kadridża, z tego co wiem. Dobra, ale drobzon to sobie odpalimy, ponieważ. O ile dobrze pamiętam, jest to, jest to, słuchajcie, gra, która wykorzystuje wszystkie trzy przyciski. Joycard w ręce, karta pewnie nie widać, ale od amigi, bo ponie, podobno to jest ten sam układ. No zresztą działa poprawnie. Albo właśnie, zanim jeszcze, słuchajcie, zaczniemy działać, to zróbmy sobie test. Skoro już tu jestem, czekajcie, mam gdzieś oprogramowanie, które. Mi słuchajcie, tylko się szybko czy może, bo ten obraz mi już tu nie będzie potrzebny. Za dużo monitorów mam naraz. Dobra, słuchajcie jak się przechodzi w bok. Bo mam programy testujące. Larek oczywiście taki program zrobił testujący joysticky zresztą miał go już dawno, natomiast teraz w związku z tym joystickiem chyba go trochę ulepszył, ale do tej paczki gier, którą Wam pokazałem. Też był taki taki tester joysticków, więc go sobie teraz szybko odpalimy. A ten wyżej jest larka chyba. Ten. No ale ja włączę sobie powiedzmy ten. Nie wiem czy on jest potrzebny czy nie akurat przy tym programie, ale spróbujemy odpalić. Dobra, no i mamy tester Joyów 2B+. To jest Joy Card w porcie pierwszym. Jak widzicie card, przycisk pierwszy, drugi, trzeci, wszystko działa. Autofire działa i przycisk ten up działa jak strzałka do góry. Ja słuchajcie, mam podpięty w tym momencie jeszcze ten pad od Segi, ale to nie ten mój zepsuty, tylko mam podpięty ten, tutaj nie zobaczycie, musiałem kamerę przełączyć, z tym właśnie, czekajcie, to przełączę na chwilę, czyli tutaj pad od Segi, z tym właśnie O, adapterem, który kupiłem do komodorka mm, dla padów od Segi. Tak? Przełączyłem się w tryb Amiga, no bo skoro Joycard działa w trybie Amiga, to, może, to pewnie to też działa lepiej w trybie Amiga, do takiego wniosku doszedłem. No i ten pad od Segi, słuchajcie, już, już zmieniamy scenę z powrotem. Jak widzicie jest wykrywany jako joystick dwuprzyciskowy, czyli tutaj bez problemu mamy kierunki, no i przycisk A i przycisk B działa, no bo jestem w tym ustawieniu takim domyślnym, gdzie mam po prostu podmontowane dwa przyciski. Więc, wiecie, tym Joyem, znaczy tym padem z tą przejściówką rafa, Niby do Komodora, ale tutaj też można grać jako z joystickiem dwuprzyciskowym. No ale jako dwuprzyciskowym. Natomiast ten Drop Zone podobno wykorzystuje wszystkie trzy przyciski, więc spróbujmy sobie na próbę odpalić. Na razie pamięć działa jak trzeba. Dobra, czyli Joy 2B Plus gry. I dajemy tego Drop Zona. Drop Zone. Option. Return. Dobra, i ładujemy na razie. Na razie moja atari działa jak trzeba, bo przedtem było bardzo kapryśne. Zresztą to też było widać na moich starszych filmach, że czasem, właśnie jak się przywisiło, no to potem nie mogłem odpalić. Tak jak tam chciałem mózg, procesor z kasety ładować, nie chciało mi ładować. No, były z tym problemy. Powiem wam, że nawet stwierdziłem najpierw, że może coś jest nie tak z zasilaniem i kupiłem taki współczesny zamiennik zasilacza, bo ten mój niby był dobry, pomierzyłem go tam, wydaje się, że działał dobrze, ale miał kable takie trochę poklejone, polutowane, jak cały ten mój komputer. Ktoś coś przy nim kombinował w skrócie, rzecz ujmując. No i mam w tej chwili taki zasilacz impulsowy niewielki. Działa. Mam nadzieję, że nie zepsuje ręki. Dobra. Słuchajcie, no więc mamy drobzona, więc strzelamy oczywiście normalnie. Drugi przycisk chyba nam... Rzuca jakieś takie bomby, co niszczą wszystko. O, tak, dobra. Natomiast ten trzeci przycisk. O, tylko zostałem teraz trafiony. Yy, ten trzeci przycisk robi nam z niewidzialnym chyba przez jakiś czas, tak? Dobra, o co chodzi w ogóle w tej rzeczy? Ja mam tutaj coś zbierać. Ja nie wiem, jak to jest. Słuchajcie. No, aha, bo jestem niewidzialny. Niewidzialny niby, ale tak nie widzą. Czemu się rozpadłem? Raz mi jakiś minął? Eee, szczerze powiedziawszy, nie grałem w tę grę. Znaczy, widziałem ją parę razy. O, dobra, coś tu zebrałem i teraz co? Tutaj mam to odstawić. Aha. To nie są gry dla mnie, słuchajcie. Typowe arkadówki. W arkadówkach jestem słaby. No i patrzcie, się od razu mnie załatwiłem. Jeszcze nie zdążyłem zacząć. Tak, ośmiu menów mam out, tu jest tak napisane, więc ich mam zbierać i co i to są te... Aha, bo tu jeszcze z ziemi coś do mnie leci. To jest to coś? Aha, dobra, chyba tak. Nie, no. No dobra, chyba wam pokażę, że joystick działa, natomiast dużo więcej wam nie pokażę. O, autofire to jest chyba coś, co... To jest dla mnie w tej grze. Dobra. To jest jakiś... O, dobra, no i co? To jest chyba jakiś stopień trudności, bo wcześniej jak to grałem to nie było tak ciężko. O! Nawet przyszedłem pierwszy etap. No dobra, więc jak widzicie działa. Działa jako joystick aż trzy przyciskowy w tym wypadku, w wypadku tej gry. Zgadza się również fakt, że karty do Amigi i do Atari to jest chyba to samo. O, tu już się robi ciężko. Dobra, bierzmy tych tutaj, chodźcie. No, no. E, rozwalili mi. E, Na jeszcze nie próbowałem, ale jak mówię, w Atari e, działa jako. działa jakby widzicie gry trzy przyciskowe. Trzy przyciski są poprawnie wykrywane, więc kart. O! No i mam tą sytuację, o której mówiłem wcześniej. E, czyli teraz wyraźnie mi się coś przywiesiło. I teraz może być problem, żeby w ogóle tutaj z powrotem poprawnie odpalić ten mój sprzęt. O, ale teraz to mi coś całkiem padło. No widzicie? Teraz zgon totalny. No i słuchajcie, wracam po kilku minutach i okazuje się, że po... Na samym filmie objawił się jakiś problem. Mianowicie, chyba mi padł ten zasilacz, który sobie kupiłem na Allegro. No, wiadomo, że nie był taki zasilacz chyba wielkich lotów, ale padł. Popatrzcie się. Coś takiego miałem. Parę dni. 5V. 2A. Huawei. No, i switching power adapter, czyli jakiś switchów. Teoretycznie, chyba powinno być z nim wszystko w porządku, ale co? No, wygląda na to, że padł. W momencie wyłączania komputera. Czyli nie wiem czy idzie jakieś przepięcie w tym momencie. Mierzyłem go przed chwilą, nie, nie ma na nim za bardzo napięcia. Czyli padł. Chyba wykorzystam wtyczkę, którą tutaj mam. Zrobię sobie może na kablu USB zobaczcie, słuchajcie. Dlaczego nie chcę korzystać z tego mojego oryginału? Ja tu mam po prostu trochę go, o tutaj, pozwijanego. On chyba działa dobrze, takie mam wrażenie, no ale patrzcie co tutaj jest, to i tak jadałem w tej chwili nową taśmę. Te kable były przecięte, są polutowane. No wygląda, wygląda słuchajcie tak troszkę niepewnie bym powiedział, dlatego pomyślałem, że może wtedy, gdy mi się tak przywieszał cały czas, że to jest jakiś problem z zasilaniem i dlatego też próbowałem z tym takim z Allegro z zasilaczem, no ale jak widzicie nie wytrzymał i padł podczas odcinka. Zrobię, może, reset. Mam nadzieję, że to nie spowoduje ponownej awarii mojego sprzętu. No i takie właśnie przejścia mam z tym Atari w zasadzie od samego początku. O, ale widzicie, coś jest wybitnie nie tak. Jakby coś się działo w pamięci. No chyba, że to moje rozszerzenie pamięci coś daje śladu. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. O, no i dobra, teraz już idzie. Znaczy no, jak widzicie, dolegliwości niestety sprzętowe spore. E, Pójdźmy coś jeszcze może. Tak, na koniec tego odcinka. No miało być o problemach i były problemy. E, no jest Boulder Dash, ale w Boulder Dashu te przyciski dodatkowe to tylko chyba startują etap od nowa, ewentualnie przechodzą do menu. Jest tych gier tutaj trochę, w część tam grałem. No jest Kloss na przykład, czyli polska gra. W to grałem nawet jak mi się oprzyn zepsuł, bo to się da załadować bez oprzyn. No dobra, załadujmy Klossa w takim razie, bo to jest chyba tutaj jedyna polska gra w tym zestawieniu. Oczywiście tu przycisk ten drugi przydaje się średnio, bo on tak naprawdę jest tylko po to, żeby wyświetlić mapę bodajże. Tak mi się wydaje. Ładuje? Ładuje chyba. No ale też ktoś hmm, chyba przerobił tego klosa, no bo nie wiem czy oryginalny klos hmm, miał taką funkcję, że pod drugim przyciskiem jest ten hmm, dodatkowy przycisk. Chyba gdzieś mam klosa, bo nawet odparałem, nie wiem czy na nie, w jakimś odcinku hmm, tego klosa na Atari, jakoś tam porównywałem, więc można by było ewentualnie sprawdzić. Dobra, to pograjmy chwilę. Dobra, no i tutaj po prostu pod tym drugim przyciskiem są te plany, które gdzieś tam mamy odszukać. Na razie jeszcze nic nie znalazłem, więc nic nie ma. Dobra, jedźmy tu na dół. Um. Dobra, słuchajcie, ja kiedyś tą grę miałem na komodorka i to chyba nawet w oryginale. Na pewno w oryginale. Czyli miałem kupioną tą grę. I jak wspominam... Raczej mnie ta gra rozczarowała tak. Ona była trudna dość. Cały trud polega co prawda na tym, że czas nam ucieka. Naprawdę brakuje nam tego jedzenia i picia. O. Aha, ale tu otworzyłem chyba tylko... O, widzicie, jeszcze nie zaskoczył. <laughs> otworzyłem tylko drogę powrotną. Mhm. Muszę chyba tam skoczyć. Dobra, jedziemy do góry, szukajmy czegoś. No, mamy ładną muzyczkę z klosa. Niewątpliwie. No, jej. No właśnie, to są moje umiejętności gry na komputerze. Dlatego nigdy w tą grę nie mogłem przejść, bo zaraz mi jedzenia braknie. Kawę sobie walnąłem, ale nie ja mi brakuje. O, no ale właśnie, mamy tą, e, tą mapę. No i właśnie fragment tych planów, które tutaj mamy odszukać. Hmm. Słuchajcie. No ale to teraz chyba zawaliłem sprawę, bo otworzyłem nie te co trzeba drzwi. I teraz nie mam klucza, żeby otworzyć te drugie. No i ząk. I co tu można zrobić? Czyżbym się wszedł w takie miejsce, z którego się już nie można cofnąć? No na to wychodzi, słuchajcie. Potworzyłem tam drzwi z tamtej strony. No dobra, czyli w skrócie sprawę zawaliłem. No, tu jeszcze mnie zajechało. Dobra, tam się nie da jechać. Dobra. Zróbmy jeszcze jeden reset. Mając oczywiście yy, nadzieję, że yy, to nie rozwali mi kolejnego zasilacza. Dobra, no na razie działa. Czyli znowu wracamy do oryginału. Yy, dobra, co jeszcze? Yy, no grałem w trochę tych gier, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. No Moon Patrol to też podobno czy przyciski obsługuje. Tolarek pokazywał Ride Over Moscow. Yy, pamiętam, że nie umiałem z hangaru wylecieć na komodorku. Yy, no jest to Scramble. Yy, w... Miałem wam ostatnio pokazać yy, no, nowszą wersję na komodorku. Bo, tą, którą pokazałem, przerobioną pod y, dwa przyciski, no to ok. No to i ta jest podobna bardzo. Natomiast no jest taka z 2021 roku z bardzo ładną grafiką, no ale ona nie jest przerobiona, więc ona na dwa przyciski nam nie zadziała. Bądź grę trogracza, chyba grał w tą grę jakiś czas temu. Natomiast to jest ta y, wersja mniej więcej ta, którą wam pokazywałem. No, tyle tylko, że na Atari. O, no i możemy sobie rzucać bomby drugim przyciskiem. Fajna gierka. Na Atari to chyba było dawno już. temu. Chyba to jest w ogóle jakaś arkadówka. E, Jakoś się z tą grą nie spotkałem. Ale tu właśnie w tym folderze, który sobie ściągnąłem na Atari, żeby popróbować drugi przycisk. Jest dużo takich gier, ten Airstrike, który tu szedł na samym początku, to właśnie też była gra tego typu. Troszkę z gorszą grafiką chyba, ale dokładnie to była gra tego typu. No, dobra. Jak widzicie, działa, no ale moja Atari robi problemy. Jeszcze tak dość niepewnie zrobię jeden reset. Bo potem jak mi padnie zasilacz, to mm, już się boję. Dobra, na razie wychodzi na to, że działa. Zasilacz wychodzi na to, że nie działa. Ale no Atari akurat z zasilaniem jest dość prosta sprawa. Można w zasadzie wykorzystać dzisiejsze ładowarki do telefonów podobno tak wiele osób tak robi, wiele osób na czymś takim gra, no ale się to co kupiłem padło. No chyba, że moja Atari daje jakiś prąd dziwny i no i zepsuło ten zasilacz, no ten na szczęście oryginał póki co się trzyma. No dobra słuchajcie, jest taki odcinek o małym Atari, a dużych problemach moich z nim mogę pograć. Ale tak yy, nie do końca komfortowo. Problem z tym opróżnianiem pamięci chyba trochę jest. Już nie ma na szczęście problemu z klawiaturą. CO2SD na szczęście też działa dobrze. Yy, ta pamięć dodatkowa w sumie też działa dobrze. Mogę ładować te gry, które wymagają większej ilości pamięci. Yy, no co prawda, nie tej super wielkiej, czyli te, gdzie tam trzeba te 1 MB z tymi dodatkowymi bajerami. natomiast no takie. Nawet 512 mogę sobie załadować. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. A jak ktoś ma dla mnie jakąś radę dotyczącą mojego Atari, no to zapraszam do komentowania.